Siemanko, kiedy to oglądacie, ja, jeżeli wszystko poszło dobrze, to przekraczam ukraińską granicę. Jeżeli poszło źle, to stoję gdzieś pod Radomiem i próbuję złapać stopa. Ale nagrywam to, żeby dać wam znać, że poszedłem za waszą propozycją i zdecydowałem się założyć Patronite. Od dzisiaj możecie oficjalnie wesprzeć moją twórczość, dołożyć swoją cegiełkę do moich podróży, co pozwoli mi pojechać w ciekawsze miejsca i zrobić ciekawsze filmiki, do czego was serdecznie oczywiście zachęcam. No i to w sumie tyle. Zapraszam na najnowszy odcinek z Górnej Sfaneti. I jeżeli wam się spodoba, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować. Do zobaczenia w Sfaneti. Dzień dobry w Sfaneti. Rzeczywiście noc była chłodnawa. Nie na tyle chłodnawa, żeby mi było zimno w śpiworze, ale na tyle, żebym po raz pierwszy na tym wyjeździe spał w środku. Przyszedł do mnie dzieciak, którego wczoraj czułem angielskiego, żeby się pochwalić, czy coś zapamiętał. Hello, I am Luka. Powiem teraz dosyć odważną tezę, ale są rzeczy, które za Związku Radzieckiego funkcjonowały lepiej. Otóż tu mamy przykład. Jak widzicie, budynek. Ale o co chodzi? Spałem na terenie dawnej szkoły. Kiedy był Związek Radziecki, utrzymywał tutaj szkołę po to, żeby dzieci nie musiały dojeżdżać 50 czy 70 km po górach. Związek się rozpadł, szkoła upadła, popadła w ruinę. No i dzieci nie mają jak się uczyć. Ja wiem, że z ekonomicznego punktu widzenia to prawdopodobnie nijak nie było opłacalne. Niemniej, z punktu widzenia humanitarnego, ogarnąłem się, odebrałem naładowane baterie do kamery, no i wylazłem. Kierunek Użguli. Wszyscy się mnie pytają, czy tam idę, mimo że na mojej mapie tej wsi nie ma. Na znaku było napisane, że do Użguli 5 godzin pieszo, ale w sumie to ruch jest taki, że może nic nie jechać, więc idę. Gorzej, że wszyscy mnie tu straszą niedźwiedziami. Mówią, spotkasz niedźwiedzia. Gdzie u ciebie karabin, żeby go zastrzelić? I wyjmują swoje karabiny pochowane w szafkach. Karabiny, dubeltówki, strzelby. I co ja mam im powiedzieć? Że przez granicę to nie lzia? Że przez granicę to się nie da? Że przez granicę to jest przypał? No ale cóż. Tutejsi ludzie mają inną mentalność. Dom bez broni to nie jest dla nich bezpieczny dom. Zabrałem się na stopa z pasterzami. Mają kije do poganiania psów. I jedziemy na pacę przed siebie, gdzieś. Nie powiem, tu zaczął się robić hardcore. I to taki hardcore, że ja nie wiem, co o tym sądzić. W sensie aż się źle trochę czuję, bo jest mega wąska droga
przepaść, na dole bardzo, bardzo rwąca rzeka i jeszcze ta historia, za którą wczoraj piliśmy, no to tutaj mi też opowiadają pasterze dzisiaj o niej. O, a tak to brodzimy przez rzekę. Mam nadzieję, że najgorszy odcinek mam już za sobą. A tutaj się zjechali, nazwijmy to górale, szukać ludzi, którzy byli w tym aucie, które spadło. Mówią mi 4 dni temu już. To już 4 dni, od kiedy spadło tutaj, na tym odcinku. Swoją drogą, tutaj, tak co 50 metrów, jest krzyż. Tu jeden krzyż, tam z białym drugi. Dużo osób pomarło. Ta droga zbiera swoje śmiertelne żniwo. Martin, na zawód. Marcin. Aha. Ja Sergej. Przyjadna z Znakowice. Eda Iragli, Eda Lasia. Iragli i Lasia. Przyjadna. O. Jesteśmy w najwyższym, najbardziej na północ wysuniętym punkcie. Patrzcie na to. Proszę. To są najwyższe szczyty Kaukazu. Ta góra, którą tam widzicie, nazywa się Szchara i ma 5068 metrów wysokości. Rozumiecie? To są te najwyższe szczyty Kaukazu, które wyznaczają granice pomiędzy Europą i Azją. A przy okazji tamtymi szczytami przebiega granica między Gruzją a Rosją. Tutaj mamy zresztą dom pograniczników, z którego pilnują granicy, czy nikt jej nielegalnie nie przekracza. No to za, wyjdź tam, ej. Ej, tu wyjdź, kurdo. Tam sobie wyjdź, to jest za drogowinę. Zagotował się silnik, więc powiedzieli, my dalej nie jedziemy. Radź sobie sam. Udało mi się podejść w pobliże jednej z tych wież. Oto ona. Ta akurat niezbyt wysoka, niemniej jest typowa swanecka wieża. I o co z nią chodzi? Otóż mieszkańcy tego regionu, Swaneti, budowali te wieże przyklejone do domostw, aby z wyprzedzeniem wypatrywać wroga i ze szczytu owej wieży ostrzeliwać go z łuku tudzież innych broni miotających. A tymczasem w środku niczego, obok tej 5000 góry, spotykam dwóch autostopowiczów z Niemiec. No kurde, na końcu świata się spotyka stopików, no. Utknęliśmy. Znaczy się, siedzimy tu już od 2 godzin, no oni to siedzą już od 5. I może jechały 2 auta i to wypełnione na fulla. I nic nie jedzie, zupełnie nic. Więc jest, kurde, bieda trochę. Trochę bieda bardzo. Bo ja bym chciał się dzisiaj wieczorem przebić do Kutaisi. A jak nie, no to wracać przez tą Mestię i tak dalej, to mi się niezbyt uśmiecha, szczerze mówiąc. Dwóch motocyklistów, których spotkałem wczoraj. Rybiata z Petersburga. No i się rozłożyli tutaj gdzieś, bo zachorowali, bo zjedli złą mielonkę i zachorowali. Ale mnie podrzucili kawałek i teraz w dzikich górach Gruzji goszczą mnie herbatą. Złapałem stopa na motocykl, podjechałem kawałek, ale oni tu zostają, a ja muszę iść dalej. Przede mną 20 kilometrów do najbliższej wsi. Stamtąd mam nadzieję uda mi się złapać stopa. Proszę, jakie piękne miejsca są w Gruzji. No i nie mówcie mi, że Gruzja nie jest piękna. Problem taki, że zapomniałem z kufrów motocyklistów mojej wody. I o ile jeszcze sama woda nie jest problemem, brak butelki, do której można ją nabrać, już problem stanowi. Ale oni jadą w tym samym kierunku, więc za jakiś czas się spotkamy. I mam nadzieję, że mi ją oddadzą. Mówiłem o śniegu. I zobaczcie, rzeka płynie środkiem, pod śniegiem. Jedzie pierwsze auto.
zatrzymuję stopa, mówię Mardzioba, czyli dzień dobry, to jest dzień dobry po gruzińsku, a się okazuje, że to Polacy. Jak zwykle w środku niczego spotyka się Polaków. Za nami przełęcz, a przed nami przepiękna góra. I gdzieś tam jest nasza droga, którą będziemy zmierzać powoli w kierunku Kutaisi. Jak widzicie, śnieg leży przez cały rok. Holio, wspominam czasy, kiedy prędkością przelotową było 40 na godzinę. A tutaj 40 to naprawdę szczyt marzeń, ale ciśniemy do przodu, bo to jest najważniejsze. Pomalutku, pomalutku do przodu. Przejechaliśmy ponoć koło 20 km, a zostało koło 50, jeśli dobrze liczę, więc przeprawa trwa. Jak widzicie sami, dosyć skaczącym wydaniu. Powiem tak, nie jedźcie tam stopem. W życiu nie jedźcie tam stopem. Możecie jak najbardziej podłapywać coś po drodze, ale raczej przygotujcie się na kilkudniową wędrówkę, a nie na autostopowe przebycie tego w ciągu dnia czy dwóch. Nie jeżdżą nawet miejscowi. Mi pofarciło się, dlatego że było kilku zajawkowiczów, którzy chcieli przeżyć offroad i przejechać dziką drogą Gruzji. Ale wiecie, jak była mała szansa, żeby to się zdarzyło? To nie jest droga, po której jeżdżą tacy zajawkowicze. Wypożyczcie auto, weźcie rower albo przygotujcie się na kilkudniową wędrówkę, jeżeli chcecie przebyć tą trasę. Ale nie spodziewajcie się, że pokonacie ją autostopem. Droga raz lepsza, raz gorsza, no ale nigdzie ani widu, ani słychu cywilizacji. Póki co największym krzykiem cywilizacji jest taki most właśnie. Dokąd? Nie wie nikt. Pewnie do jakiejś wsi. W każdym razie jest droga do wsi, która wygląda za mostem tak. No, prezentuje się dziko. Po 3 godzinach przeprawy dotarliśmy do czegoś, co można z dużą dozą zrozumienia nazwać cywilizacją. Płoty są, ludzie są. Świnie, krowy, kozy. Dotarliśmy na asfalt. Ile szczęścia. Wow. To 3,5 godziny. Wychodzi na to, że ja ostatnio asfalt... Okej, okay, asfalt się skończył. Asfalt trwał przez 300-400 metrów. No, ważne, że było trochę. Godzina 18, a my tym razem rzeczywiście dotarliśmy do asfaltu. Oznacza to, że ja przez ponad 24 godziny tutaj przeprawy nie widziałem asfaltu. I w sumie tak naprawdę, gdyby mnie tutaj nie podebrali, to nie widziałbym pewnie jeszcze przez kolejne 2 lub 3 dni. Bo to, że na mapie było 20 km, to było na mapie. Witamy znowu w cywilizacji. W ten sposób dotarłem do Lantekki, przebywając 70 km po końcu świata tak naprawdę, po drodze, której nie było, z Polakami, którzy mi uratowali tyłek. Bo naprawdę ani tam nie było ruchu i ja myślałem, że przejdę 20 km pieszo i będę na miejscu. Tymczasem okazało się, że po 20 km to była opuszczona wieś. Rejon dziki, niezamieszkały, określany mianem pętli Swaneckiej. Dotarłem tam, gdzie autostopowicie nie docierają, bo przede mną w ostatnim mieście, w ostatniej wsi spotkałem parę autostopowiczy z Niemiec, którzy czekali 3 dni na stopa,
i nic nie złapali. No, mi się udało. Zrobiłem to, czego nie zrobili inni autostopowicze. Przebyłem dzikie góry Gruzji. Bardzo wiele pieszo, no to inna sprawa. Przeszedłem koło 15 km w słońcu i upale, poznając przeróżnych ludzi, nie łapiąc stopa, bo nic nie jechało. Cieszę się, bo droga, którą myślałem, że zajmie mi 7 godzin, zajęła mi 3 dni. Przede mną 90 km do Kutaisi i mam 2 godziny, żeby tam dojechać. Bo za 2 godziny w Kutaisi będzie Albert, który jedzie na lotnisko w Tbilisi i mógłby mnie podebrać kolejną setkę do gori. Ja chcę, żeby ty zdrowie, żeby ty szczęśliwy. Oczem obrazowany, umny. Nam nie nada nikaki, jak nazywa się, konstytucja. U nas jest Bóg jeden, u nas jest dusza jeden, u nas różnie językami, a duszami wszyscy jedynakowi. Все друг друга похожи, как брат братом. Ten dziadek sam mnie zagadał, mówi: słuchaj, nigdzie nie jedź, ja cię zaproszę do gości, do hotelu zapłacę, tak dalej. Słuchaj, chcesz żyć w Gruzji, przyjeżdżaj tutaj. Ja mam teren, ja ci oddam teren, żebyś tam mieszkał. Jeszcze weź znajomych, przyjedźcie wszyscy i tu mieszkajcie, tu życie jest łatwe. W każdym razie złapałem dosyć szybko stopa do jakiejś miejscowości 7 km przed Kutaisi, skąd ponoć już chodzi marszrutka, więc tyle dobrego. Gruzinowi rozwaliło się lusterko, więc jedzie i trzyma je ręką. No to mówię, że dam mu silver tape'a, przyklei lusterko, a nie będzie go trzymał ręką podczas drogi. Przykleili lusterko, możemy jechać dalej. To pierwszy Gruzin, który rzeczywiście szybko jeździ, żeby nie użyć innych słów. Ten most nazywa się Lechumi i jest mostem granicznym, w którym kończy się już Tsvanetia. Opuściłem już tę krainę geograficzną i kieruję się na południe. Dzisiaj wieczorem nabijamy kilometry. Ja grunt kutajski w bordzie grał. Torpedo. Torpedo? Tak. Klasno. Jest koło godziny 21:00, gdzieś na przedmieściach Kutaisi siedzę i czekam na Alberta. Ma być za 20 minut, więc ja poświęcam ten czas szyciu, bo nie zgadniecie co? Znowu posypały się pokrowce na wodę. To jest rzecz, do której mam chyba największego pecha. Sprawa taka, że idziemy szamać, a w ogóle to jest zajawka, bo Albert jedzie na lotnisko. Więc w bagażniku są dwa załadowane podróżnicze plecaki. To jest ten czas, to jest czas wypraw, to jest czas tripów, to jest czas zajawki. Wjechał gruziński przysmak, gruzińskie pierożki nazywające się hinkali. Proszę, jedne z serem, drugie z mięsem. I z tego co słyszałem, należy je jeść podobnie jak mongolskie buzy. Znaczy ugryźć i wyssać sok. Właśnie razem z Albertem zapylamy sobie gruzińskim highwayem. I w ten oto sposób Albert mnie podrzucił do gori i zostawił. Ja dogadałem się z Gruzinem, że gdzie mogę rozbić namiot. Powiedział, że tu przy drodze, obok krzyża właśnie. Będę spał, proszę państwa, obok krzyża. A Albert pojechał do Tbilisi. Właściwie to dzisiaj po południu ma już samolot do Kazachstanu. Może jak wyjdzie, to jeszcze po drodze się spotkamy, aczkolwiek chyba rozminiemy się o tydzień. Niemniej, przed obojgiem nas trasa i jak to niestety bywa, nasze drogi się rozchodzą, mimo że się polubiliśmy. Ale tak to jest, no. Tak wygląda życie w trasie. Tu jest pomnik Stalina. Patrzcie. Pomnik Stalina. Zdemontowali je w Rosji, zdemontowali je wszędzie. A w Gruzji pomnik Stalina został. Proszę, jaki piękny Stalin.